18 spotkań, 18 koncertów w przepięknej scenerii Doliny Odry i Parkowej Promenady. Znamy już wakacyjną formułę imprez, które proponują krośnieńscy organizatorzy. Co piątek i sobotę mieszkańcy, dzieci, starsi, a także oczywiście wszyscy przyjezdni będą mieli okazję spotkać się i pobawić przy muzyce znanej i lubianej. Każdy piątek i w każdą sobotę zapraszamy na godzinę 19. Spotykajmy się muzycznie. Po tylu miesiącach pandemii, warto się spotkać ze sobą twarzą w twarz, ale warto się też spotkać z muzykami, którzy zapraszą nas do przeróżnych podróży muzycznych. Wakacyjne piątki i soboty to cykl różnych spotkań na promenadzie, która w końcu zatętni życiem. Warto zabrać ze sobą kocy, okulary przeciwsłoneczne, dawkę dobrego humoru, a przede wszystkim znajomych i najbliższych. Repertuar będzie zróżnicowany, ale wiele z tych piosenek na pewno są w większości z nas znane. Znane piosenki chociażby z filmów, znane piosenki wojskowe, żołnierskie. Znane piosenki z przebojów rokowych i tutaj zarówno wykonywane przez zespoły, jak i wykonywane przez kowerowców. Znane piosenki z kategorii Poezja śpiewana i znane piosenki ze spotkań takich zwykłych, rodzinnych tudzież weselnych. To jednak nie wszystko, bo Promenada 2021 to również imprezy dla dzieci i rodziców w trakcie tygodnia. Kreatywnie, interesująco zapowiada się program przygotowany od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 14, także na promenadzie przy Parku Tysiąclecia, gdzie czekać będą różne gry, zabawy i atrakcje. Chcielibyśmy Was, drodzy Państwo, zaprosić do wspólnej zabawy. Zabawy do wykorzystania tych elementów, które dla Was przygotujemy. Jeżeli będziecie chcieli razem pomalować na streczu, zapraszamy. Jeżeli będziecie chcieli przypomnieć swoim dzieciom, jak się grało w kapsle, zapraszamy. W gumę, zapraszamy. Albo usiąść do partyjki szachów, też zapraszamy. Mało tego, w każdą środę pojawi się akcent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako, że w przyszłym roku jest jubileuszowy, 30. finał, już teraz Krosno-Odrzańskie zaczyna przygotowania do niego. Będą to wośpowe warsztaty. W trakcie warsztatów wośpowych chcielibyśmy zaprosić najmłodszych i starszych do przygotowania różnego rodzaju elementów. Na przykład będziesz przygotowywał, drogi widzu, torbę, to przygotuj dwie. Jedną dla siebie będziesz mógł ją zabrać ze sobą na zakupy, a drugą dla nas do wośpowej laterii. Będziesz szykował bransoletkę? Przygotuj dwie. Podsumowując, od 2 lipca co piątek i sobotę Krosno Odrzańskie bawi się przy muzyce na promenadzie przy Parku Tysiąclecia, początek o 19. Natomiast od poniedziałku do czwartku od 5 lipca w godzinach 10.14 wakacje kreatywne. Miejsce: Krosno Odrzańskie, promenada przy Parku Tysiąclecia. Pełna rozmowa z Tomaszem Miechowiczem po naszym serwisie.